Jeżeli nie zostawisz łapki w górę przez następne 5 sekund, to ten pająk przyjdzie do ciebie w nocy i zostawi na ciebie pułapkę. Ja bym nie ryzykował. Ostatnia wasza aktywność na Skina Iconic była naprawdę niesamowita, więc możecie wygrać go jeszcze raz, zostawiając łapkę w górę, komentarz pod każdym filmem przez tydzień oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Konkurs będzie trwał cały tydzień, a na końcu tygodnia wylosujemy na streamie zwycięzcę tego oto pakietu. Dzisiaj mam dla was pogromców mitów Fortnite Battle Royale i jest to bardzo ciekawy odcinek, który prosiłbym was, abyście oglądali sobie do samego końca, bo bardzo się nad nim napracowałem. Dzięki wam za to. Kto ogląda do końca, pisze w komentarzu, a ja lecę sobie do materiału i widzimy się za chwilę. Pierwszym mitem, który sprawdzimy sobie w dzisiejszym materiale, to oczywiście lama na Tilted Town. Jak dobrze wiemy, na Tilted Town nie możemy budować, stawiać ani robić niczego. Nie możemy niszczyć i robić różnych innych rzeczy, które możemy normalnie. Natomiast jak to jest w przypadku lamy? Jeżeli lama zrespi się nam na Tilted Town, mieliśmy już kilka takich przypadków, to możemy bez problemu ją otworzyć. Sami zobaczcie na klipie, jak to wygląda. Możemy bez problemu otworzyć lamę, podnieść z niej macy, podnieść wszystkie przedmioty, ale tak naprawdę nic nie możemy z nimi zrobić. Nieważne, czy mamy lamę w środku Tilted Town, czy mamy ją gdziekolwiek indziej, możemy ją bez problemu zniszczyć. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że po prostu lama nie podlega całkowicie pod Tilted Town i nie ma ona całkowicie niezniszczalnych funkcji, takich jak właśnie inne budynki. Wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawa sprawa, bo jest to praktycznie jedyny przedmiot poza supply dropem, który możemy tak naprawdę na Tilted Town zniszczyć. Tak naprawdę w żaden inny sposób nie możemy nic zrobić, tylko tą lamę możemy zniszczyć, ale nie rozwódźmy się na tym tematem, tylko przejdźmy sobie po prostu dalej. Wielu z was również podobają się skiny, które znajdują się na Tilted Town i pytanie jest takie, czy możemy zachować sobie skina z Tilted Town na całą grę? Odpowiedź brzmi oczywiście, że tak. Aby to zrobić, już wam tłumaczę. Jeżeli chcecie mieć takiego skina z Tilted Town bez właśnie swojego ingerencji w Tilted Town, możecie to zrobić w ten sposób. Do tego będzie potrzebny nam robot. Wystarczy wejść do strefy oraz postawić naszego robota za strefą. Jeżeli już to zrobicie, możecie bez problemu po prostu wejść sobie do tego robota, który jest za strefą, wchodzicie i wychodzicie i macie w tym momencie takiego skina, który obowiązuje na Tilted Town, natomiast macie go przez cały czas, a nie tylko na Tilted. Działa to również w odwrotną stronę. Jeżeli wejdziecie robotem do strefy Tilted Town, kiedy macie po prostu swojego skina, wysiadając z niego możecie bez problemu utrzymać swojego skina, dzięki czemu po prostu możecie zaskoczyć swoich przeciwników. Nie będziecie mieli takiego właśnie szarego skina, nie będziecie mieli tych kolorków, które po prostu znajdują się na Tilted. Wysiadając z robota możecie mieć swojego oryginalnego skina, którego macie założonego w grze i wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawa opcja, aby zaskoczyć waszych przeciwników ze względu na to, że możecie to robić naprawdę nieustannie. Jest to naprawdę bardzo fajny trik, który polecam wam użyć, a ja lecę sobie po prostu do kolejnego mitu. No i kolejny mit w dzisiejszym odcinku, który pojawił się również u Ernesta, czy można robić racket rajdy robotem? Oczywiście odpowiadam wam na to pytanie, można, natomiast bardzo ciężko jest to zrobić. Jeżeli chcecie zrobić racket rajdy robotem, oczywiście nie widzimy żadnych przeszkód. Możecie zobaczyć to w tym momencie na klipie, jak gracz robi sobie właśnie takiego rocket rajda oraz bez problemu sobie tańczy, używa wszystkich funkcji robota oraz robi wszystko, co tak naprawdę może robić robot na zwykłym trybie, na zwykłym, po prostu na zwykłej powierzchni. Wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawa opcja, którą możecie wykorzystać do tego, aby szybciej przemieszczać się robotem, na przykład jeżeli gracie trio. Możecie bez problemu zrobić sobie wtedy racket rajdę i przemieścić robota na drugą stronę strefy, tak aby wasz gracz, który po prostu został, był bezpieczny i mógł po prostu sobie sam latać dalej w momencie, kiedy wy robicie fragi robotem. Dzięki czemu po prostu możecie to zrobić. Wydaje mi się, że aby to zrobić, wystarczy stać bardzo blisko siebie oraz wystrzelić rakietę w momencie, kiedy robot po prostu podskakuje. Bez problemu możecie to zrobić i wydaje mi się, że jest to najbardziej ciekawa opcja w dzisiejszym materiale, ze względu na to, że po prostu większość ludzi nie może tego zrobić, a wy możecie bez problemu, ucząc się właśnie z naszego materiału. Kolejnym mitem, który chciałbym wam przedstawić w dzisiejszym odcinku, to czy można zniszczyć Tilted Town. Czy można zniszczyć Tilted Town? Jest to pytanie, które od samego początku sezonu 10 męczy wszystkich graczy. Jak tu zrobić, aby po prostu zniszczyć jakiekolwiek konstrukcje? Natomiast jest to absolutnie niemożliwe. Jedyne, co działa tak naprawdę na Tilted Town, to porte forty, których nie ma już oczywiście w grze. Natomiast nie macie na nich edycji i nie możecie nic absolutnie zrobić. Wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawa opcja. Próbowałem również zniszczyć Tilted Town robotem. Robot absolutnie nie zadaje żadnego damage'u i nie może po prostu zniszczyć żadnego budynku na Tilted Town ze względu na to, że po prostu to Tilted chroni się samo w sobie. Nie możemy nic absolutnie zniszczyć. Natomiast spróbowałem jeszcze jednej opcji, czyli opcji z boomboxami. Boombox oczywiście również nic nie robi na Tilted Town. Możecie sami zobaczyć, jak to w tym momencie wygląda. Boombox po prostu normalnie, kiedy był w grze, po prostu niszczył wszystkie budowle naokoło siebie, który był przydatny w teamfightach, jeżeli chcieliśmy skolapsować swojego przeciwnika, bądź zrobić cokolwiek innego. Natomiast wydaje mi się, że na Tilted
Tilted Town absolutnie nie jesteśmy w stanie nic zniszczyć ze względu na to, że same tekstury mają nieskończoną ilość HP i nie jesteśmy w stanie tego po prostu zrobić. Wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawy mit, który to ktoś z was może obalić. Oczywiście, jeżeli udało wam się cokolwiek, kiedykolwiek zniszczyć na Tilted Towers w jakikolwiek sposób, to oczywiście możecie dać znać w komentarzu. Rutal może wejść do orba, który znajduje się na środku właśnie Loot Lake. Natomiast odpowiedź jest bardzo prosta. Tak, i odpowiedź jest również troszeczkę zaskakująca. Ze względu na to, że jak wszyscy wiemy, na Loot Lake'u znajduje się oczywiście orb, który to prawdopodobnie przenosi wszystkich graczy na górze i jest on nieśmiertelnym riftem. Natomiast jeżeli wejdziemy do niego robotem, możemy w nim stać przez cały czas i absolutnie nic nam się nie stanie. Możecie zobaczyć, jak to wygląda w tym momencie na materiale. Rift nie wystrzeli nas do góry, a w samym robocie możemy siedzieć cały czas i nic absolutnie nie może nam się stać. Nie wystrzeli nas do góry, możemy siedzieć w orbie, jesteśmy absolutnie niewidzialni, co powoduje dosyć nie lada zaskoczenie, kiedy z orba zaczną wydostawać się rakiety. Oczywiście gracze mogą skapnąć się, że jest tam robot, natomiast jeżeli będziecie strzelać, to gwarantuję wam, że długo zejdzie właśnie graczom, aby sprawdzić, czy tam znajduje się robot, czy po prostu orb strzela sam z siebie rakietami. Niektórzy mogą nawet wziąć to za event, bo już były takie przypadki na YouTubie. Sami zobaczcie sobie, spróbujcie tego triku, a na pewno uda wam się zaskoczyć waszych przeciwników, czy też znajomych. A ja po prostu przejdę sobie dalej. Kolejnym mitem na dziś jest strzelanie tyłem do postaci. Wielu graczy skarży się na to, że postać jest tyłem do nich, a strzela do nich na samym początku gry. Oczywiście, jeżeli tak się stanie, to prawdopodobnie przeciwnik, którego strzelacie i strzela do was tyłem, użył glitcha, który w tym momencie widzicie na ekranie. Aby go zrobić, potrzebna nam jest tylko deska, którą to możemy zdobyć bardzo łatwo w świecie Battle Royale. Natomiast, żeby to zrobić, wystarczy po prostu przejść na schody deską i wasz teammate musi po prostu obrócić te schody w drugą stronę, po czym obraca je jeszcze raz i bez problemu możecie strzelać tyłem do waszego przeciwnika, co spowoduje to, że po prostu bez żadnego problemu będziecie mogli użyć sobie takiego strzelania. Jeżeli będziecie tyłem do przeciwnika, przeciwnik nawet nie będzie wiedział o tym, że widzicie go, a wy bez problemu będziecie mogli go obijać właśnie ze swojej broni. Wydaje mi się, że mit jest bardzo spoko, a wy dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie, a ja lecę sobie po prostu dalej. No i kolejnym mitem jest to, czy Brute, czyli nasz osobisty robot, może skoczyć na launchpad i co się wtedy stanie. Już mianowicie postanowiłem to sprawdzić. Mianowicie, jeżeli wejdziecie sobie na launchpada i będziecie mogli bez problemu dostać się do niego robotem, wasz robot wystrzeli się na niewielką odległość, z której to będziemy mogli wyskoczyć po raz kolejny. Za każdym razem, kiedy pojazd zostaje dodany do gry, warto sprawdzić coś takiego, ze względu na to, że większość pojazdów absolutnie nie reaguje na rzeczy, które stawiamy sobie, czyli ogniska i tego typu różne rzeczy, ze względu na to, że po prostu cały czas coś epic nowego dodaje i zapomina mechanikę launchpada dodać. Tym razem jest inaczej i robot może tańczyć sobie, może skakać bez żadnego problemu na launchpadzie, co spowoduje, że wystrzelimy się na niewielką odległość. Co prawda nie jest to taka odległość, jakbyśmy wystrzelili się sami do góry, ale troszeczkę do góry ten robot nas wybija, więc wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawy mit, o którym niewielu z was wiedziało, a ja przejdę sobie po prostu dalej. No i kolejnym już na dzisiaj mitem, o który pytaliście mnie po odcinku z bugami, czy można wygrać każdą grę, nie zdobywając ani jednego fraga i po prostu wygrywać ją każdą, którą tylko możemy. Oczywiście, że tak, odpowiedź jest bardzo prosta. Jest glitch w sezonie 10 Fortnite Battle Royale związany z robotami, który to pozwoli wam wygrać każdą grę za darmo i po prostu zrobić sobie wina z każdej gry, której tylko chcemy. Natomiast działa to tylko w trybie duo, trio i składy, ponieważ musimy się sami zrewajwować właśnie w tym robocie. Jeżeli chcemy zrobić coś takiego, wystarczy znaleźć robota, nad którym przejmiemy sobie całkowitą kontrolę. Oczywiście musicie obić się do 2 HP bądź do jakiejś mniejszej liczby HP, dzięki czemu po prostu będziecie mogli zabić się sami Stinky Bombą. Jeżeli już to zrobicie, poprosicie naszego ziomka, aby was po prostu podniósł. Jeżeli już to zrobicie, bez problemu będziecie mogli zrobić tego glitcha. Wystarczy rzucić sobie Stink Bombę pod nogi, wejść w nią robotem oraz zrewajwować się przez waszego kolegę. Jeżeli już to zrobicie, bierzecie robota, spadacie do wody oraz w tym samym momencie po prostu bierzecie i destruktujecie z robota, czyli uruchamiacie proces samodestrukcji. Jeżeli to zrobicie, wpadacie po prostu do wody i wtedy będziecie nieśmiertelni przez całą grę, a jeżeli ostatni przeciwnik zginie w strefie, wy po prostu wygracie sobie grę, a przeciwnik nie będzie wiedział, o co tak naprawdę chodzi. Pamiętajcie tylko, że takie glitche mogą być banowalne, jeżeli ktoś was zgłosi, ale wydaje mi się, że jeżeli zrobicie to raz, dostaniecie tylko ostrzeżenie od Epic Games. Więc możecie sobie sprawdzić, czy to działa i wydaje mi się, że jest to dosyć dziwna sprawa, której każdy
każdy z was powinien sobie spróbować. Ja osobiście spróbowałem i tak działa i wydaje mi się, że jest to jeden z najbardziej przydatnych trików i najbardziej gamebreakujących właśnie w sezonie 10 Fortnite. A wy dajcie znać oczywiście w komentarzu. No i ostatni już na dzisiaj mit, to pytaliście pod komentarzami w ostatnim filmie, czy robot może być niewidzialny. Oczywiście, że tak, robot może być niewidzialny ze względu na bugi, które znajdują się w Fortnite Battle Royale od początku sezonu 10. Aby to zrobić, wystarczy przejąć kontrolę nad robotem oraz stąpnąć nim, czyli użyć lewego przycisku myszy, wysiąść z robota w tym samym momencie, kiedy stąpujecie oraz zanim robot dotknie ziemi, wystarczy po prostu do niego wsiąść. W tym momencie będziecie mogli mieć niewidzialnego robota, którego będziecie mogli wykorzystać do walki w Battle Royale. Pamiętajcie, że wszystkie glitche, które znajdują się w Fortnite Battle Royale, są banowalne i każdy może was po prostu za to zgłosić. Natomiast wydaje mi się, że dla fanu możecie sobie kilka razy takich glitchy użyć. Ja na przykład wygrałem jedną grę niewidzialnym robotem, wiem, przepraszam, ale nie mogłem powstrzymać się od użycia go, żeby po prostu sprawdzić, czy tak naprawdę to działa. Dzięki wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach, piąteczka, no i cześć!